Pozdrawiam Was serdecznie, witam. Krótki przegląd tego, o czym nie mówiłem, no bo wyskoczyły sprawy polskie, jak jest kwestia ewentualnych walk o tytuł Mistrza Świata, kiedy mamy te całe zamieszanie na linii Nikodem Jerzewski, Lorenz Okoli i oczywiście Michał Cieślak. To polskie tematy są priorytetowe, dlatego na przykład nie było nic o mega walce Errola Spence'a z Danny Garcia. Ale nadrabiamy zaległości, będzie parę również innych temacików. Przeskakujemy do tematu numer jeden pominiętego, a mianowicie Errol Spence kontra Danny Garcia. Ja zadowolony absolutnie z Errola Spence'a, tego co widziałem. Słyszałem komentarze, że to nie był 100% Errol Spence, że to jakieś 75% Errola Spence'a. Natomiast 75% Errola Spence'a wystarczy na 95% tej kategorii wagowej. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Podobał mi się Danny Garcia. Na konferencji prasowej nie owijał sprawy w bawełnę. Mówi, fizycznie przygotowany, perfekt. Taktycznie przygotowany, perfekt. Niby wszystko wiedziałem. Wyskoczył Errol Spence Jr. lewym prostym szybkością całkowicie rozbił mój pomysł na to, jak z nim walczyć. Mówiłem o tym w zapowiedzi, że kiedy będzie wolniejszy na nogach, a Errol będzie chociażby te 75% tego, którego widzieliśmy przedtem, no to problemy dla Danny Garcia. I to się w 100% potwierdziło. Wyprzedzał go lewymi prostymi. Był szybszy, był lepiej przygotowany do zadawania ciosów w każdej sytuacji. To jest zresztą klasyczny Errol Spence. Klasyczny Errol Spence między innymi jeśli chodzi o drugą część walki. Tą najważniejszą część walki ustalmy. Do piątej rundy każdy jest mocny. Od piątej rundy pokazuje się, kto jest elita, kto jest super elita. Bo jeden i drugi to jest elita. No tutaj 63 plus 63 uderzenia na korzyść Errola Spence'a od 5 do 12 rundy. To Wam pokazuje, kim jest Errol Spence. To zresztą jest coś, co Errol Spence zawsze pokazuje. Wydaje Ci się, że w miarę dobrze Ci idzie. Było parę takich pięściarzy przed nim. A tutaj zbliżają się te ważne rundy i gościu robi dokładnie to samo, co w pierwszej, a ja już nie mogę. Brawa dla Errola. Niektórzy po takim wypadku, jak miał, ledwo uszedł z życiem. Jedna z niewielu sytuacji, nawiasem mówiąc, na boku, kiedy brak pasów powoduje, że żyjesz. Bo taka była decyzja tych, którzy ten wypadek w Teksasie, ten Ferrari, badali. Natomiast sam Errol Spence mówi, że słuchajcie, przestańcie mówić o tym wypadku. Kogo to obchodzi? Wyszedłem na ring, tam to było, to jest dzisiaj i to mi się podoba. No to ja nienawidzę pięściarzy, którzy wychodzą, przegrywają, mówią, a tak naprawdę to wiecie co, ja byłem chory. To nie wychodź. To nie wychodź. Bo nie ma excuses. Tutaj nie próbował, mówi, słuchajcie, wyraźnie Errol mówi, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Nie chcę mieć nic wspólnego z waszym gadaniem w moim wypadku. Ja tego nie pamiętam, nie było. Jestem pięściarzem, a nie gościem, co miał wypadek. Jedyne dobre podejście. Jedna rzecz, która mnie zmartwiła, to kiedy zapytany o to, co sądzi o przyjściu na jego walkę Terence'a Crawforda, powiedział, ja bym na jego walkę nie poszedł. Nie wiem, po co on się tu pokazuje. Nawiasem mówiąc, mówi Errol, pokazuje, kto kogo potrzebuje. To nie jest zbyt optymistyczny wskaźnik, czy do tej walki w 2021 roku dojdzie. Natomiast ja powiem Wam szczerze, nie byłem przekonany, czy do tej walki w ogóle dojdzie w 2021. Specjalnie nie byłem przekonany, że może grudzień, chociaż raczej 2022, styczeń, luty, może coś koło tego, dlatego że to byłoby troszeczkę szybko, natomiast jedna rzecz, jak widzicie, po tym, kogo wziął sobie po tak długiej przerwie, wypadku nie było, czyli tego nie wspominam. Powiedział Errol Spence, że poniżej poziomu Danny Garcia w następnych walkach nie zejdę. No, to Wam pokazuje, z kim mamy do czynienia, natomiast jeśli chodzi o Crawforda, wydaje mi się, że zobaczymy i to w miarę szybko, w ciągu następnych 3-4 miesięcy walkę z Manny Pacquiao, a później przekonamy się za 3-4 miesiące, bo na razie, jak sam powiedział Errol Spence, ja chcę spędzić czas na moim rancho, pojeździć na koniach, a spędzić czas z rodziną, zaczną się rozmowy na temat tego, z kim ewentualnie Errol Spence mógłby dalej walczyć. Przypominam, Errol Spence nie walczy o to, żeby tylko walczyć, być numerem jeden u siebie w kategorii wagowej. On chce być numerem jeden. Niektóre media zbliżone do pound for pound już zrobiły z niego numer jeden po tym wygraniu, po wygraniu walki z Danny Garcia, natomiast tym numerem jeden to on jeszcze nie jest. Jak bardzo go lubię, no to uczciwie musimy powiedzieć. Natomiast mówiąc, inna taka uwaga zupełnie na marginesie, to jest, czasami się ogląda te walki na tym poziomie, jak walczą Garcia i Errol Spence, się zastanawiasz, czy to jest ta sama dyscyplina sportu, co pięściarze uprawiają w innych krajach.
mamy do czynienia z dwoma facetami, pięściarzami, mistrzami, którzy potrafią wszystko. To nie jest to, że ich brak umiejętności czegokolwiek limituje. Nie, nie. Jeden i drugi umie kompletnie wszystko. Wszystko. Natomiast pytanie jest, czy to się uda zrobić przeciwko temu drugiemu. Przyjemność oglądania. Natomiast nie będzie przyjemnością oglądania dla mnie. Znaczy, ja nie zwracam na to specjalnie uwagi. Pomysłu kolejnego Floyda, zarobienie kolejnej stówki papiera, nie 100 dolarów, nie 100 tysięcy, tylko 100 milionów. Walka z którymś z tych braci Paulów. Bo dla mnie nie ma znaczenia. Jeden czy drugi to jest YouTuber. Jeden i drugi nie ma zielonego pojęcia o boksie. Jakoś mnie tu kompletnie nie stresuje. Przelatuje mi to gdzieś obok. Kompletnie ten pomysł. Natomiast przestanie mi przelatywać obok, jak usłyszę jakieś debilne dyskusje na temat, a może on ma jakieś szanse. Ma prawie 20 kg więcej. Słuchajcie. Jeżeli poważnie, jeżeli naprawdę przez ułamek sekundy poważnie zastanawiacie się nad tym, czy ten Paul, wszystko jedno który, Logan czy ten drugi, whatever, nie ma znaczenia, może wygrać z Floydem Mayweatherem Juniorem, to naprawdę przestańcie się interesować boksem, bo wyrządzacie szkodę temu sportowi. Bo to naprawdę nie ma sensu. Oczywiście, że są już zakłady, widziałem, na przykład w Stanach jest minus 5 tysięcy. Minus 5 tysięcy przekładając na nasze, na polskie, to jest musisz postawić 5 tysięcy dolarów, żeby zarobić stówkę. Z drugiej strony, to się wydaje na 100% najlepszy sposób zarobienia poważnych pieniędzy, no tylko, no nie wiem, musisz położyć z 5 milionów, żeby to miało jakikolwiek sens. No bo położysz 50 tysięcy i zarobisz 1000? No niby też można, no najłatwiej zarobiony 1000. No, nawiasem mówiąc, na razie to w ogóle nie wiem, ile to będzie rund. 2-minutowe, 8-minutowe, 10-minutowe przerwy, nic nie wiemy. Floyd doszedł do wniosku z kolejnymi gośćmi z mediów społecznościowych, którzy chcą wydać swoje pieniądze, że można zarobić, to dlaczego nie mam zarobić. Nie interesuje mnie to kompletnie. Śmieszny pomysł, natomiast oczywiście spodobał się Mauricio Sulejmanowi, mówiąc, że to na pewno pomoże boksowi. Kolejne miliony będą oglądać. Wszystkim to nie będzie boks. Mauricio, przemiły gościu, byłem na kongresie, piłem z nim tequilę przy tym samym stole, natomiast no, przyciągnie to jakich? Przyciągnie takich, którym się będzie wydawało, że to, co zobaczą, tą wersję Mayweathera, to jest właściwa wersja Mayweathera. To są ci sami ludzie, którzy myśleli, którzy myślą do dzisiaj, że Floyd Mayweather walczył na 100% z McGregorem, a Floyd Mayweather walczył na 1% z McGregorem i go po prostu carry. Po prostu carry w boksie to jest, po prostu dowoził go z rundy na rundy. No taka jest prawda. Zapytajcie się każdego, kto ma zielone pojęcie. Zapytajcie się każdego pięściarza, który tą walkę oglądał. To powie wam dokładnie to samo, co ja. No więc biorąc pod uwagę, że tu mówimy o ultraatlecie, jakim jest McGregor. Ultra. Nie ta dyscyplina sportu, ale ultraatleta. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. A tu mamy YouTubera. No to wyobraźcie sobie, jaką potworną siłę woli będzie musiał mieć Floyd, nawet mający te lata, które w tej chwili ma, nawet nie mający nic wspólnego z boksem tak naprawdę od 3 lat, nawet taki Floyd będzie miał olbrzymie problemy, żeby to w miarę normalnie wyglądało, ale to nie ma znaczenia, jak będzie zapłacone, no to słuchajcie. Oni wiedzą, ile będą mieli zapłacone, w momencie jak zacznie się walka, już będą te pay-per-view zapłacone, więc who cares. Śmieszny pomysł, no ale Mauricio się podoba. Mauricio również podoba się nowy ranking mały, ale byk. Rozbawił mnie do łez, wrzuciłem sobie tutaj parę nazwisk śmiesznych. Słuchajcie, w ogóle stwierdziłem, że jakieś tam mocne wejście w Beneluxie, bo Francuzi, Belgowie mocno tutaj przeatakowali w tej nowej kategorii wagowej. W ogóle rozbawienie do łez, 99,99% amerykańskiej sobie czyste jaja robi z wagi mały, ale byk. No, na przykład numer jeden wagi mały, ale byk. Nazywa się pięściarz, który walczy w wadze ciężkiej. I ostatni raz miał limit w tej kategorii wagowej, a jest numerem 1, czyli numer 1 w rankingu miał 11 lat temu. Wstawienie Oscara Rivasa, no wstawimy go, bo nie jest taki za duży. Poczekajmy, słuchajcie, zbiera się grono, nie widziałem, ale domyślam się, zbiera się grono szefów, mistrzów, włodarzy WBC, robimy ranki.
to słuchajcie, wszystkim nie takich za duży. Rivas taki za duży nie jest, więc możemy go tam spokojnie wrzucić. Wrzucamy Rivasa. No tak, no ale on ostatni raz miał tę wagę w 2009. No to co? Ale nie jest za duży. Okay. Lecimy. Jakiś tam Ryan Mary, Cruiserzy, Allen Babich, 6 walk w heavyweights, pierwsza dziesiątka, Evgenij Romanov, 45 na świecie, ale wrzucamy go do, bo też ewentualnie jak przestanie jeść przez tydzień, to się spokojnie załapie na tą kategorię wagową. No to sobie wypisałem parę nazwisk. A może wrzucimy Shabudina Alijewa. Nie wiem, czy oni oglądali taśmy Shabudina Alijewa. Wierzycie w to? Bo ja nie. Shabudin Alijew, jakbyście nie wiedzieli, wygrał z Kevinem Johnsonem chyba półtora roku temu. No to wystarczy. To spokojnie wystarczy, żeby go tam wsadzić do tej kategorii wagowej. Bierzemy go. Bierzemy go następny Joel Tamwe Dieko. Żeby nie było, że bierzemy tylko małych, to weźmiemy jakiegoś wielki, ale chudy. Czyli chudy byk. Chudy byk. Kategoria chudy byk. Joel Tamwe Dieko. Gościu z Belgii, 2 metry. Łapie się wagowo, bo był cruiserem, teraz walczy w ciężkich. Miejmy nadzieję, że nie przytyje, ale ma 2 metry. Nikt nam nie zarzuci, nikt, kompletnie, że staramy się ściągnąć tylko takich małych. No, tak musiała wyglądać ta selekcja. Mówiłem o tym Beneluxie, który jest do przodu maksymalnie. Nawet mówiąc, Dieko ostatnio w 2009 roku walczył na ringu i poza, no bo został aresztowany między innymi za walnięcie gościa szklanką czy butelką w twarz. No ale... walczył, no, liczy się, zupełnie się do rankingu się łapie. Samuel Cadier, Francja, 7 we Francji, cruiser, natomiast jest w pierwszej 15. Słuchajcie, na porównaniu do tamtych gości, jeśli biorąc pod uwagę logikę, ile rzeczywiście mają, ile rzeczywiście walczą i tak dalej, to Artur Szpilka jest zupełnie normalny. Absolutnie Artur Szpilka tu pasuje, podobnie jak Brian Jennings, który nawiasem mówiąc się naśmiewa w dalszym ciągu z tej kategorii wagowej, więc napisał na Twitterze, że nie wie, czy w dalszym ciągu musi się śmiać, czy nie, skoro jest tak wysoko. No, zobaczymy. Ogólnie zabawa jest maksymalna, a moje pytanie, jak zawsze w boksie, kto za to zapłaci? Kto zapłaci za walkę? Na przykład, no ja wrzucimy teraz, pierwsza dycha walczy ze sobą Joel Dieko kontra Shigabudin Alijew. Wcale nie Rosjanie w tym momencie. Bo powiecie, o, Rosjanie płacą. Bzdura, Rosjanie płacili. Przykład Dmitry Bivola jest najlepszym przykładem. Dmitry Bivol, czołówka swojej kategorii wagowej, czołówka kategorii półciężkiej, za bardzo nie walczy, bo ekipa chce mnóstwo pieniędzy za jego walki i w tym momencie nikt solidnie, nawet o nich nie myśli. Main Events i Andrzej Rabiński płaczą, że tej kasy tutaj nie ma. No, bo oni by chcieli, żeby tym ludziom zapłacić, natomiast jak zobaczycie, proste pytanie zawsze moje jest, o, jak chcesz, to mu sam zapłać. Nie, może jednak nie. Mnie nie stać. No, jak się nie stać, no to trudno, no to będziesz czekał, twój zawodnik będzie czekał. No, tą sytuację znamy również z polskiego rynku. No, chcielibyśmy, ale nie mamy pieniędzy. Okej, okay, tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o mały, ale byk, ale z jednym wyjątkiem jest tam również duży, ale chudy, mały byk. Taką mamy tutaj kombinacyjkę. No i teraz sprawy poważne. Wiadomo, specjalnie nie będę robił oddzielnych informacji na temat konferencji prasowej w Londynie z udziałem Jerzewskiego, z udziałem oczywiście Mariusza Wacha, Okoli i Hughie Fury, bo wszyscy wiemy, co tam będzie powiedziane. Widzieliśmy miliony takich konferencji. Jestem super przygotowany, jestem pewien, że wygram, pokażę się z jak najlepszej strony. Będę się starał potwierdzić moje aspiracje do pasa mistrza świata. To w ciemno można spokojnie założyć, że dokładnie tak będzie. Wszyscy wyglądają bardzo dobrze. Część z was pyta mi się, czy Nikodym Jerzewski zrobił dobrze, skoro wiadomo, że tej walka nie będzie o tytuł mistrza świata. Znaczy, jak śledzicie moje wpisy, moje komentarze i tak dalej, ja od początku przypuszczałem, że ta walka nie będzie o tytuł mistrza świata, także tutaj zdziwienia jakiegoś specjalnego nie ma. Natomiast większość wywiadów w polskich mediach z Nikodymem Jerzewskim koncentrowała się wokół tego, co znaczy dla niego walka o tytuł mistrza świata. On mówił o tym, jakie to wspaniała sprawa i tak dalej, i tak dalej. Teraz tego pasa mistrza świata nie ma. Pytanie do was, od was, do mnie, czy uważam, że mimo wszystko podjął dobrą decyzję i czy by podjął taką decyzję, wiedząc, że tego pasa w stawce na 100% nie będzie. Znaczy ja nie wiem, czy by podjął, natomiast moim zdaniem jest ok, że wziął tą walkę, wiadomo, finansowo zdecydowanie lepsza niż ta, którą miał mieć teraz w tym tygodniu, jeśli chodzi o ofertę. Nie ma w ogóle porównania.
Do tego też no, masz szansę się pokazać, na rynku europejskim. To był cel Nikodema Jerzyskiego. Pamiętajmy, jaki był cel Nikodema Jerzyskiego, bo walki o pas Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Więc to możesz osiągnąć. Oczywiście druga strona medalu jest taka, jakby na przykład walka wyszła słabo. Jakby na przykład walka skończyła się przed czasem, jakby skończyła się szybko przed czasem, no to ty nic nie zyskujesz. Poza oczywiście finansami. Niczego nie zyskujesz, no taka jest brutalna prawda. Natomiast to Nikodem Jerzyski doskonale wie, dlatego myślę, że zrobi co może przeciwko Lorenzowi Okoli. Ciekaw jestem w ogóle, jak na Lorenza Okoli wpłynie fakt, że on w sumie walczy nie o pas. Walczy nie o pas, chciał zdobyć pas, mówił o tym cały czas, że chce zdobyć pas, że to jest super walka, a tutaj no po prostu no, jedna walka z wielu, no taka jest prawda. To jest o prawo do walki z Krzyśkiem Głowackim, to jest wszystko prawda, to cały czas zostaje. Natomiast jako taka walka no, ma jedną ekstra walkę niż myślał przed walką, przed podejściem do walki o pas. No taka jest rzeczywistość. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. No i ostatnia walka. W ciągu 9 dni wiele się dowiemy na temat tej generacji 30-latków plus 40-latków, jeśli chodzi o waha w polskim boksie walczących w ważnych walkach, no bo i Nikodem Jerzyski, i Mariusz Wach w Londynie, w Hollywood, na Florydzie, Triple G kontra Kamil Szeremeta. Słyszę, że Kamil Szeremeta przygotowany bardzo dobrze, natomiast nie wiadomo, czy tej decyzji jeszcze nie ma. Na chwilę obecną, jak to nagrywam, czy w jego narożniku będzie stał Fiodor Łapin, czy nie. Natomiast abstrahując od tego, czy będzie stał, czy nie, rozmawiałem z ludźmi z Gołowkina, od Gołowkina, z całym Gołowkinem, za parę godzin mam wywiad. Postaram się to jakoś, nie wiem, czy w formie osobnej dać, czy nie. Zobaczymy. Legendarna forma. Podobno takiej formy nie miał od wielu, przede wszystkim znacznie lepsza forma niż miał na ostatnią walkę z Derewiaczenką, bo tam były pewne problemy. Zmieniał obozy treningowe, jak pamiętacie. Raz był u Conte, raz nie był u Conte. Tutaj podobno wszystko było idealnie. Idealnie poszło. Do tego jedna rzecz słyszę ze strony moich kolegów po polskiej stronie, że być może, nie wiem, jak zobaczy, że Kamil Szeremeta nie jest wcale takim strasznym rywalem. Ja nie mówię, że nie będzie, ale jak zobaczy, mówię o stronie Gołowkina, a to po prostu pociągnie parę rund dla DAZN. To nie Gołowkin. Wierzcie mi, ja znam gościa naprawdę dobrze przez wiele, wiele, wiele lat. Miałem okazję wiele, wiele lat z nim rozmawiać na różne tematy. To nie jest gość, który w ogóle w jego umyśle nie ma czegoś takiego jak pokazać coś, zrobić parę rund. Zapłacili, więc zrobię parę rund. Nie, 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 nie. Triple G wychodzi na ring z pomysłem, żeby cię zatłuc w pierwszej sekundzie jak się da. Nigdy nie był inaczej, a tym bardziej teraz. Czyli ktokolwiek myśli, że zobaczymy walczącego na luzie Triple G z Szeremetą, no bo Szeremeta nieznany i tak dalej. Oczywiście wszystko zależy od Kamila, no bo jak Kamil postawi poprzeczkę tutaj, no to taką samą poprzeczkę musi postawić Triple G. Natomiast nie ma tutaj, nie będzie inaczej, tak? Nie będzie tu żadnego gry pod publiczkę, pod DAZN. Nie, nie. Jak będzie mógł Gołowkin, to będzie chciał ubić Polaka od razu. Pierwsza runda, pierwsza sekunda, nie ma znaczenia. Wszystko po stronie Kamila Szeremety, natomiast tutaj kompletne destruction jest przewidziane. Taki jest pomysł. Oczywiście pomysły są jedne. Kamil Szeremeta wychodzi, robi swoje, toczy walkę życia i mówimy o czymś zupełnie innym. Natomiast, tak jak mówię, liczenie na to, że Triple G będzie jakimś innym Triple G albo, nie wiem, łagodnym, to jest gość, który tak, na konferencji prasowej nie możesz z nim rozmawiać na temat rodziny, bo jest następne pytanie. Nie możesz rozmawiać na temat innych walk, bo go to drażni. Z nim rozmawiać tylko i wyłącznie na temat konkretnego rywala, którego on traktuje w 100% serio, a jego przygotowań i to jest wszystko. Dla niego nie istnieje strona show w boksie. Istnieje tylko i wyłącznie boks. Jego wszystkie rzeczy, Mayweathery, youtuberzy, byś mu zaproponował to on by się, ja nie wiem, ja jestem pewien, że pewien, no pewien to nie jestem, bo pieniądze mówią swoje. Natomiast nic nie pokazuje mi, że to jest gościu, który by na przykład powiedział, że ja mogę zawalczyć jakiś tam cyrk. To zupełnie nie jest w jego mentalności, nie sądzę, żeby na tym etapie kariery się zmienił. Także słuchajcie, to by było na tyle ważne 9 dni, czy 8 dni dla polskiego boksu. A wiele rzeczy zobaczymy, wiele rzeczy się dowiemy.
pozdrawiam Was serdecznie. Miłego oglądania boksu. Jeszcze no oczywiście jakieś zapowiedzi tego, co się będzie działo w sobotę. Na pewno tutaj u mnie usłyszycie. Najlepszego. Trzymaneczko.